Czy wszystkie sztuczne materiały są złe? Czy zawsze źle się je nosi? Okazuje się, że niekoniecznie. Bardzo często mylimy materiały naturalne ze sztucznymi, a sztuczne z syntetycznymi. Jaka jest różnica? Jeżeli chcesz się dowiedzieć, zapraszam Cię na film. Dobrze wiemy, że różne materiały różnie się nosi, a niektóre bardzo mocno się gną, niektóre w ogóle właściwie nawet nie trzeba ich po praniu prasować. W niektórych można chodzić latem, są takie przewiewne i przyjemne, a niektóre już w przymierzalni wydają nam się być takie, że po prostu nasza skóra w nich nie oddycha. To wszystko wynika tak naprawdę z rodzaju włókien i oczywiście później z obróbki tych włókien, czyli z jakiego rodzaju splotem mamy do czynienia. Natomiast ja o splotach dzisiaj nie będę mówiła. Chciałabym wytłumaczyć takie ogólne zamieszanie, takie mity trochę, które narosły wokół sztucznych włókien. Ponieważ czasami mówimy sztuczny materiał, beznadziejny, nie kupuję. Albo właściwie w ogóle nie patrzymy na metki i później dziwimy się, że sweter nas nie grzeje, albo że zbyt szybko się mechaci. Tak naprawdę przed dokonaniem zakupu, a właściwie przed pójściem do przymierzalni, bo po co tracić czas na przymierzanie czegoś, co ma beznadziejny skład procentowy, warto zerknąć na metkę. To jest taki mój osobisty apel, patrzmy na metki, ponieważ tam okazuje się bardzo często, czy to, co jest na metce, ten skład surowcowy odpowiada cenie produktu. Już nie będę tutaj się bardzo skupiała na marce i na tym, jakie logo, jaką cenę daje, natomiast popatrzmy czasami na sweter. Bardzo często idąc nawet do sklepu sieciowego, patrząc na dwa swetry, które kosztują tyle samo, okazuje się, że jeden jest 100% syntetycznym materiałem, takim, w którym nasza skóra nie będzie oddychała, a ten drugi jest 100% bawełniany, czyli jest to włókno naturalne i będzie bardzo, bardzo przyjemny w użytkowaniu. Także błagam, patrzmy na metki. Ale od początku. Nasze ubrania są uszyte z włóknin, dzianin albo z tkanin. To wszystko tak naprawdę, te materiały, nazwy tych materiałów zależą od sposobu ich utkania czy dziania, od splotu, który jest wykorzystany. Natomiast nie o właściwościach materiałów chcę dzisiaj mówić, czyli nie o tym, co my nazywamy potocznie satyną, żorżetą, żakardem, atłasem, welurem i tak dalej, tylko chcę rozmawiać o składzie surowcowym, o rodzaju włókien. Ponieważ ja sama jeszcze jakiś czas temu nie do końca rozróżniałam, o co tak naprawdę chodzi. Jak szłam do sklepu i ktoś mi mówił, że to jest płócienne tenisówki są, to ja nie do końca wiedziałam, czy to dobrze, czy to źle. I teraz podczas mojej pracy kilkuletniej dowiedziałam się, że płótno może być z włókna naturalnego, ale płótno może być też z włókna sztucznego czy syntetycznego. Także zwracajmy na to uwagę, czytajmy metki przed pójściem do przymierzalni czy przed kupieniem danego ubrania, a na pewno nasze zakupy będą bardziej udane. Będziemy z większą przyjemnością te ubrania nosić. Ale zaczynamy od samego początku. Na samym początku ważne jest, żeby zapamiętać cztery pojęcia. Przede wszystkim włókno naturalne, włókno chemiczne, włókno sztuczne, włókno syntetyczne, bo to będzie się przewijało przez cały film. Co jest bazą całego myślenia o ubraniach? Przede wszystkim jak myślimy sobie o tym, co nasi przodkowie nosili wiele, wiele wieków temu, no to oni nie wytwarzali żadnych włókien syntetycznie. Więc zakładamy, że przyroda daje nam sama z siebie jakieś niteczki. I te niteczki to między innymi bawełna, czyli nitka pochodzenia roślinnego, ale też mogą być nitki pochodzenia zwierzęcego, czyli na przykład jedwab produkowany przez jedwabniki, czy wełna uzyskiwana przez nas od zwierząt. I tutaj mamy nitki, to są włókna naturalne, je się oczyszcza, łączy ze sobą, nie będę wchodziła w szczegóły. I z tego mamy długie nitki i z tych nitek możemy zrobić włókninę, tkaninę, dzianinę. Prosta sprawa. Natomiast całe zamieszanie zaczyna się z tymi właśnie chemicznymi, sztucznymi, syntetycznymi włóknami. O co chodzi? Przede wszystkim zapamiętaj jedną ważną rzecz, to jest po prostu podział. Włókna chemiczne i włókna naturalne. To jest taka główna grupa, czyli pamiętamy naturalne, czyli te, które przed chwilą wymieniłam, i chemiczne to cała reszta. I do chemicznych zaliczamy włókna syntetyczne i włókna sztuczne. I jaka jest między nimi różnica? Między nimi różnica jest taka, że te chemiczne to są włókna, które można pozyskać albo z roślin,
czyli to są w tym wypadku włókna sztuczne, albo można uzyskać je, uwaga, z ropy naftowej. I tutaj, o, może być niespodzianka, ponieważ nasz wspaniały milusi sweterek, który mamy w domu, jak pomyślimy sobie, że jest pochodzenia z ropy naftowej, no mi nie było do końca tak przyjemnie, ale okazuje się, że tak jest. Czyli jeszcze raz, włókna chemiczne dzielimy na sztuczne i syntetyczne. Sztuczne są pochodzenia naturalnego, natomiast syntetyczne są pochodzenia ropopochodnego. Co to dla nas oznacza? Oznacza to tyle, że wszystkie te włókna, które są chemiczne, pochodzenia naturalnego, one występują w przyrodzie, ale nie w postaci nitek. To znaczy one na przykład produkowane są chemicznie z celulozy drzewnej. I tutaj na przykład możemy sobie wyobrazić, że z takiej z drzewa, albo na przykład z konopi, albo na przykład z pokrzywy, które no naturalnie nie są nitkami, z których możemy utkać sobie bluzeczkę, one po prostu są w sposób chemiczny obrabiane tak, żeby efektem końcowym tego procesu była nitka, z której my już tutaj będziemy sobie szyć nasze wdzianko. Natomiast pochodzenia właśnie ropopochodnego są tkaniny totalnie syntetyczne, czyli te, które, na które wszyscy psioczą, nie zawsze słusznie, bo one mają też swoje plusy, ale o plusach i minusach w każdej z tych grup, czyli i naturalnych, i sztucznych, i syntetycznych, będę mówiła w osobnych filmach. No i okej, już wiemy, jaki jest podział, natomiast co tak naprawdę dla nas oznacza i który materiał, który widzimy na metce, zalicza się do której grupy. Naturalne, już wymieniłam, to bardzo proste, widać je tutaj. Będą te wszystkie nazwy materiałów dostępne również pod filmem, także zapraszam do zerknięcia do opisu. Natomiast jeżeli chodzi o włókna chemiczne, sztuczne, widać je właśnie teraz, ale też mamy te włókna chemiczne, syntetyczne, również teraz można je sobie pooglądać. No ale tak naprawdę, co z tego wynika? Czy to oznacza, że nadal, że tylko włókna naturalne są ok? Niekoniecznie. Włókna te chemiczne, sztuczne, czyli pochodzenia roślinnego, pochodzenia naturalnego są również fantastycznymi tkaninami. O cechach i o plusach dużo większych czasami niż te naturalne, które my tak bardzo kochamy. Jeżeli chodzi o grupę syntetyków, też nie jest tak, że wszystkie są złe. Oczywiście w tych syntetycznych nasza skóra będzie gorzej oddychać, ale też w nich znajdują się plusy. I tak jak mówiłam wcześniej o tych wszystkich plusach i minusach, będę mówiła w osobnych filmach. Na dzisiaj to już tyle. Zapraszam Cię do kolejnych części. Linki do nich będą również dostępne tutaj pod filmem, a ja zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału, jeżeli podobają Ci się te informacje, uważasz je za przydatne, kciuk w górę. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia następnym razem, cześć!